Być może rząd liczył na to, że ogłoszony wczoraj przez Donalda Tuska plan pomocy dla rolników zakończy trwające od kilku miesięcy protesty polskich gospodarzy. Jednak nic bardziej mylnego, rolnicy twierdzą, że nadal nic konkretnego nie zostało załatwione, a pomoc, jaką zaoferował rząd, jest tylko i wyłącznie symboliczna. Protesty nadal będą trwać, a co więcej, zapowiedziane zostało, że zostaną one zaostrzone tuż po majówce. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Wczoraj rząd ogłosił pakiet pomocy dla rolników. Rozporządzenie, które zostało zatwierdzone, zawiera informacje o dopłatach do zbóż dla rolników, którzy ze względu na konflikt w Ukrainie stracili. Rolnicy uważają jednak, że propozycje rządu nie rozwiązują przyczyn problemów, a jedynie będzie to pomoc, która w jakiś sposób zaleczy tylko skutki, które i tak się powtórzą. Rząd ogłosił to, do czego zobowiązał się ponad miesiąc temu w Jasionce, czyli pewne rekompensaty do wybranych zbóż, wybranych płodów rolnych. Dosyć przerażające, że rząd potrzebował ponad miesiąca na to, żeby to przygotować. Teraz jeszcze potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej, żeby ta pomoc mogła wejść w życie i być udzielana, mówił jeden z przedstawicieli rolników. Protestujący domagają się, aby całkowicie rozwiązać męczące ich problemy, a nie próbować je tylko na jakiś czas zaleczyć, licząc, że to zakończy strajki. Nastroje wśród rolników nie są zbyt ciekawe. Podobno usłyszeli oni, że to ostatnia pomoc ze strony rządu oraz, że protesty powinny być zakończone, bo wszystkie problemy rolników zostały już rozwiązane. Natomiast polscy gospodarze twierdzą zupełnie inaczej, ich zdaniem nic nie jest załatwione, a pomoc jest tylko symboliczna i chwilowa, w dłuższej perspektywie problem nadal jest. Rząd, tak jak poprzedni, tylko próbuje zasypać te skutki pieniędzmi, natomiast problem pozostaje i wybuchnie jeszcze o wiele większy w te żniwa, które już za 3 miesiące. Wtedy będzie jeszcze gorszy problem, przekonują polscy rolnicy. Jesteśmy całkowicie niezadowoleni z tego nowego porozumienia. Czujemy się oszukani przez pana premiera i panów ministrów rolnictwa, bo słyszeliśmy zapewnienia, że rząd zrobi wszystko, żeby ochronić nas przed importem z Ukrainy. Wydawało się, że w pełni się rozumiemy, a teraz widzimy, że rząd niewiele zrobił w naszej sprawie. Muszę jednak przyznać, że jesteśmy osamotnieni w naszych oczekiwaniach, bo gdy uczestniczyłem w spotkaniu w Wilnie przedstawicieli rolnictwa z Litwy, Polski i Ukrainy, zorientowałem się, że jest w UE wiele krajów, którym nie przeszkadza jednostronny bezcłowy import z Ukrainy, mówi członek ruchu młodych farmerów.